Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry, Tomku. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o kolejnej grupie pracodawców, mianowicie o tych, którzy zatrudniają od 20 do 49 osób. Powiedz mi, kiedy pracodawca z tej grupy ma obowiązek zapisania pracowników do PPK? Zapisanie pracownika do PPK to jest nic innego jak podpisanie w jego imieniu na jego rzecz umowy o prowadzenie z instytucją finansową, która u danego pracodawcy prowadzi program PPK. Pracodawca 20+ ma na to czas od lipca do 10 listopada 2020 roku, przy czym 10 listopada to jest ostateczny termin, kiedy pracodawca musi podpisać umowę o prowadzenie dla swoich pracowników. To w takim razie powiedz mi, w jakim terminie pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie dla osób, które ma zatrudnione 1 lipca 2020 roku? Pracodawca ma czas do 10 listopada 2020 roku na podpisanie umowy o prowadzenie dla tych pracowników, którzy są zatrudnieni 1 lipca. Gosiu, w ustawie jest wymóg, aby pracownik zatrudniony był u pracodawcy co najmniej 3 miesiące. Jak to jest w sytuacji, kiedy zapisujemy osoby, które są 1 lipca zatrudnione? Dla osób zatrudnionych 1 lipca nie jest wymagany staż pracy u tego pracodawcy. Pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie dla tych pracowników w wybranym przez siebie terminie nie później niż 10 listopada. Czyli pracodawco, sprawdź, kto jest u Ciebie zatrudniony 1 lipca 2020 roku. Tym osobom nie musisz liczyć 3-miesięcznego okresu stażu pracy. Podpisujesz dla nich umowę o prowadzenie wówczas, kiedy zadecydujesz, nie później niż 10 listopada 2020 roku. I robisz to w imieniu osób, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55 roku życia, no i oczywiście nie złożyły deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. Dokładnie. A co z osobami, które ukończyły 55 rok życia? Takie osoby mogą przystąpić do programu tylko i wyłącznie na wniosek złożony u pracodawcy. Aha, czyli w jaki sposób one mają wiedzieć o tym, że mają ten wniosek złożyć? No, to już jest obowiązek pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek poinformowania tych pracowników o tym, że taki wniosek mogą złożyć. Dotyczy to pracowników, którzy mają już ukończone 55 lat w dacie podpisania umowy o prowadzenie. A jak to zrobić? Najłatwiej byłoby to zrobić w ten sposób, żeby przed podpisaniem pierwszej umowy o prowadzenie sprawdzić w stanie wśród osób zatrudnionych, kto w tej dacie będzie już miał ukończone 55 lat i po prostu wcześniej poinformować te osoby, że mogą złożyć wniosek u pracodawcy, aby przystąpić do PPK wtedy, kiedy jest podpisywana pierwsza umowa o prowadzenie. No to świetny pomysł, one od razu mogą przystąpić do PPK. Dokładnie. Zadam Ci kolejne pytanie. Słuchaj, a co z osobami zatrudnionymi po 1 lipca 2020 roku, czyli takimi, co przyjdą później do pracy? Wszystkie osoby, które są zatrudnione później, tak jak powiedziałeś, od 2 lipca, to już muszą mieć 3-miesięczny okres zatrudnienia u tego pracodawcy. To ich uprawnia do bycia uczestnikiem PPK. Ważne jest, żeby pracodawca pamiętał, że tego okresu 90 dni, które są wymagane, liczony jest staż pracy w okresie 12 miesięcy przed datą zatrudnienia. Czyli dla przykładu, pracownik zatrudniony 2 lipca, patrzymy na staż pracy od 2 lipca 2020 roku do lipca 2019. Dla mnie dobrze byłoby pokazać to na jakichś przykładach. Zacznijmy. Mamy panią Martynę. Zatrudniłem ją 2 lipca 2020 roku. Kiedy panią Martynę mam objąć programem? Czy pani Martyna miała staż pracy u tego pracodawcy w okresie 12 miesięcy przed 2 lipca 2020 roku? Nie, to jest nowa osoba, nie pracowała wcześniej u tego pracodawcy. Tomku, policzmy wspólnie. W lipcu będzie miała ta pani 30 dni stażu pracy, w sierpniu 31, czyli we wrześniu potrzebujemy jeszcze 29 dni. Dokładnie 29 września minie 90 dni stażu pani Martyny, czyli powinniśmy ją zapisać od kiedy? No,
zgodnie z ustawą od 30 września. Dokładnie, od 30 września do 10 października pracodawca ma czas na podpisanie umowy o prowadzenie dla pani Martyny. No dobrze, ale powiedzieliśmy wcześniej, że pracodawca z tej grupy ma czas na zawarcie umowy do 10 listopada. To co, panią Martynę ma objąć tą umową wcześniej? Słuszne spostrzeżenie. Otóż jeżeli u danego pracodawcy już działa PPK, to pracodawca powinien panią Martynę zapisać do PPK od 30 września do 10 października. Mogłoby się tak zdarzyć, gdyby już we wrześniu pracodawca podpisał umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie. Ale jeżeli w październiku nie działa u danego pracodawcy PPK, to co się dzieje? No to rozumiem, że ta pani Martyna musi poczekać. Dokładnie, do kiedy? Do 10 listopada. Dokładnie. Jeżeli pracodawca zadecydował, że dopiero pierwszą umowę o prowadzenie w imieniu i na rzecz swoich pracowników podpisze w ostatnim terminie, czyli 10 listopada, to podpisze ją również dla pani Martyny. Świetnie. To dobra, to zobaczmy następny przykład. Panią Monikę pracodawca zatrudnił 10 września. No i od razu uprzedzę też tu twoje pytanie. Pani Monika wcześniej nie pracowała. No to policzmy razem, Tomku. We wrześniu minie 21 dni zatrudnienia pani Monice, w październiku 31, w listopadzie 30, no i potrzebujemy jeszcze 8 dni w grudniu. Dokładnie 8 grudnia minie 90 dni. Czyli od kiedy może pracodawca podpisać umowę? No, od 9 grudnia i maksymalnie, rozumiem, do 10 stycznia następnego roku już. Dokładnie. Tak długi czas jest na podpisanie umowy o prowadzenie dla pani Moniki. Świetnie. To co? Następny przykład? Bardzo proszę. No to mamy panią Magdę. Panią Magdę pracodawca zatrudnił 10 października. I co? Pani Magda miała 60 dni stażu pracy. W związku z tym, jak liczymy dla pani Magdy ten okres zatrudnienia? Jeżeli pani Magda miała już 60 dni stażu, no to zostało jeszcze 30 dni, aby pani Magda miała prawo być uczestnikiem PPK. Policzmy. Dokładnie 90 dni upłynie 9 listopada, czyli od 10 listopada pracodawca może już podpisać umowę o prowadzenie dla pani Magdy. Maksymalnie do kiedy? No do 10 grudnia, zgodnie z tym, o czym wcześniej razmawialiśmy. Dokładnie. Do 10 grudnia ma prawo podpisać umowę o prowadzenie dla pani Magdy. Co? To następny przykład. Mamy panią Dorotę. Panią Dorotę zatrudniamy 14 listopada. Mamy już, jak wiadomo, wdrożone pracownicze plany kapitałowe, no ale też okazuje się, że pani Dorota już pracowała u nas wcześniej przez 95 dni. Co w przypadku pani Doroty? Rozumiem, że jeżeli pracowała już 95 dni, czyli ma wymagany staż pracy, aby być uczestnikiem PPK, wówczas pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie albo w listopadzie, albo maksymalnie do 10 grudnia 2020 roku. Czyli w zasadzie pani Dorota nabywa prawa do objęcia jej programem PPK już w dniu zatrudnienia, w zasadzie na następny dzień, od kiedy pracodawca ją zatrudnia. Dokładnie tak. Pani Dorota od razu może zostać uczestnikiem PPK. Czyli co, podsumujmy, jak wygląda ta sytuacja dla osób zatrudnionych po 1 lipca. Osoby zatrudnione po 1 lipca muszą mieć wymagany staż pracy, aby być uczestnikami PPK. Ten staż pracy to jest minimum 90 dni. I co jeszcze jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę, to że liczymy ten staż pracy też 12 miesięcy wstecz. Zaliczamy wszystkie okresy zatrudnienia pracodawcy. Udanego pracodawcy, oczywiście. A czas na zapisanie pracownika do PPK mamy od 91 dnia stażu pracy do 10 dnia następnego miesiąca. Dziękuję ci, Gosiu. Dziękuję, Tomku. Po więcej informacji na temat pracowniczych planów kapitałowych zapraszamy na stronę www.mojeppk.pl.